Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj taki nietypowy filmik, dlatego że padło mi chłodzenie. Znaczy ono niby działa, ale nie działa. Coś jest nie tak, bo jest problem. Są wysokie temperatury. No i mam zamiar rozebrać to, sprawdzić co się dzieje i może się uda to naprawić. Jest to chłodzenie firmy Alpha Cool. Z 280 cm chłodnica, dwa wentylatory 140 i zobaczymy. No. Zobaczymy, czy coś w ogóle da się zrobić. Cały układ chłodzenia pracował gdzieś tak około półtora roku. Zobaczymy, co tam się stało. Ja obstawiam bardziej, że coś się zapchało, bo pompa w systemie jest widoczna. Pracuje z pełną prędkością, tylko ciecz nie jest podawana z taką ilością i częstotliwością, jaka jest wymagana przy podawaniu na procesor. Całość już jest zdjęta, tutaj musiałem to zdejmować w takiej pozycji, ponieważ używam ciekłego metalu, także nie chciałbym po prostu, żeby się ten metal gdzieś tam dostał na płytę, bo by było pozamiatane. Trzeba z tym bardzo uważać. No, mam już wszystko zdemontowane, także mogę powoli zabierać się za rozkręcanie tych czterech śrub. Ciekawy jestem w zasadzie, jak to jest zbudowane, jak to wszystko tam funkcjonuje, jak działa i tak dalej. Jest to też taki, można powiedzieć, trochę eksperyment, ale jakby się udało to naprawić, no to fajna sprawa, bo zostaje mi jakieś 7 stówek w kieszeni, bo tyle mniej więcej na dzień dzisiejszy kosztuje cały ten układ. Także jakby się udało to naprawić, no to bym był zadowolony, że tak powiem, no i usatysfakcjonowany z tym faktem, że zrobiłem coś sam. Jeśli nie czujecie się na siłach, że możecie sami się podjąć takiej naprawy, regeneracji, to lepiej to zlećcie komuś, kto się na tym zna, bo zwyczajnie możecie sobie uszkodzić komputer. Procesor ma swoje zabezpieczenia, jeśli zauważycie, że aplikacje powoli się otwierają lub częstotliwość w oknie wydajności spada do niskich częstotliwości, to możecie być pewni, że coś jest z chłodzeniem. Nawet już w BIOSie możecie zaobserwować wzrost temperatury i zmianę częstotliwości taktowania zegara. Dobra, to powoli zaczynamy rozbierać ten blok. Przyniosłem sobie jeszcze ręcznik papierowy i jakiś pojemnik na ewentualną ciecz, jakby doszło do wycieku podczas rozkręcania bloku. Wytrę jeszcze ten metal, który się dosyć, widzę, mocno wżarł tutaj w tą powierzchnię. Oczywiście ciekły metal reaguje bardzo z aluminium, także nie powinno się stosować go do aluminium. Tutaj mam, podejrzewam, że jest to blok miedziany, pokryty chromoniklem, ale mimo wszystko, tak jak widać, to reaguje, ciężko to usunąć. Śruby odkręcam końcówką imbusową, zobaczymy, jak to tam wszystko będzie wyglądać w środku. Chce coś zejść. O, dobra, puściło. No to widać, że tutaj na dzień dobry już jest zawalone konkretnie. Podejrzewam, że jest to tlenek miedzi, który się wytrącił podczas pracy cieczy i wysokiej temperatury. No nie dziwne by to było, bo chłodnica jest miedziana. Także ciecz jest bezwonna. Obstawiam też, że jest to woda destylowana, demineralizowana tak zwana, którą można dostać w zasadzie w każdym markecie. Pod lupą widać to dokładnie, że jest tutaj konkretny syf. Finy są całkowicie niemalże zaklejone tlenkiem miedzi. To może będzie lepiej widać. Znajduje się jakiś plastik. Nie wiem, mam nadzieję, że da się to usunąć, że nie jest to przyklejone. No ale widać, że konkretnie tutaj jest zakitowane to, jak to miało pracować. Raczej nie było takiej możliwości. Ja podejrzewam, że tutaj ciecz, która pracowała, to właśnie tymi bokami chyba wchodziła, a tą wąską szczeliną, która znajduje się po środku, wychodziła. Tak obstawiam, że właśnie tak mniej więcej to pracuje. No albo pracuje to w drugą stronę, ale chociaż nie widzę, żeby
żeby właśnie ten tlenek miedzi jakoś inaczej się układał, tylko bardziej jakby podchodził pod ten plastik. No nic, może spróbuję czymś ostrzejszym to zdjąć. Puściło ładnie. No i widać, tutaj właśnie widać teraz te finy. Zobaczcie, jak to jest zakitowane. Finy to są te cienkie blaszki, pomiędzy którymi przeciska się ciecz. Na przybliżeniu widać, że część tych finów jest niedrożna i na początek spróbuję to czymś delikatnym wyczyścić, może jakiś pędzelek, dlatego że nie chcę pozaginać tych delikatnych finów. Ten tlenek miedzi próbuję usunąć takim pędzelkiem z delikatnym włosiem, ale widzę, że tutaj raczej nie za bardzo to pomaga, trochę może tak powierzchownie, ale żeby to lepiej wyczyścić, to chyba będę musiał użyć do tego jakiejś szczoteczki do zębów starej. Tlenek miedzi powstaje wskutek reakcji właśnie na wilgoć, czyli jakąś tam wodę, która jest tutaj w tym przypadku niby destylowana, ale zawsze tam jakieś te mikrozwiązki są, nie wszystko się może da jakoś z tej wody usunąć. Często jest to spotykane właśnie na dachach budynków lub kościołów, gdzie właśnie użyta do tego celu jest miedź jako poszycie. No i wskutek oczywiście czasu i warunków atmosferycznych te dachy po prostu pokrywają się taką tlenkiem miedzi, który z czasem przybiera taką formę takiej patyny jasnozielonej, takiej można powiedzieć delikatnie wpadającej w turkus. Wpadłem jeszcze na taki pomysł, żeby do czyszczenia tych finów wykorzystać nożyk modelarski. Jest to nożyk takiej znanej firmy Olfa, którego używam do prac modelarskich. Po prostu wprowadzam go między te finy, czyli te miedziane blaszki, i z takim delikatnym naciskiem przeciągam, oczyszczając to wszystko z tego osadu. Tylko nożyk trzeba oczywiście obrócić o 180 stopni, nie tą częścią tnącą, bo gdybyśmy zrobili to w odwrotny sposób, no to moglibyśmy poprzecinać te miedziane finy, a miedź jest takim metalem dosyć miękkim, także mogłoby dojść do uszkodzenia. No dobra, to ja tam przelecę to wszystko i pokażę Wam już końcowy efekt, jak zostało to wyczyszczone. Tak to wygląda wszystko po wyczyszczeniu. Oczywiście nie wszędzie udało mi się pozbyć tego tlenku miedzi, ale mam nadzieję, że to już nie będzie miało większego wpływu na transport cieczy między tymi finami. Powoli będę zabierał się do skręcania tego układu. Przeczyszczę teraz te uszczelki. Przygotowałem sobie tutaj trochę wody destylowanej, żeby uzupełnić ten płyn, co wyciekł. W zasadzie to można było jakby w odpowiedniej pozycji, jakbym odkręcał tę płytkę z finami, to w zasadzie nic by się nie wylało, ale wiadomo, człowiek robi to pierwszy raz i nie wiadomo, na jakie problemy może napotkać. Układ jest bezciśnieniowy, także nie ma tutaj obaw, że podczas rozkręcania tej płytki wystrzeli nam jakaś ciecz, czy nas opryska i tak dalej. Tutaj jest tylko w zasadzie układ ma ciśnienie własne podczas pracy pompy i tak naprawdę wzrasta tylko wtedy, kiedy podnosi się temperatura procesora, no i trzeba ten procesor schłodzić. Możemy odpowietrzyć to właśnie w taki sposób, że masujemy te przewody albo w ogóle tą chłodnicę unosimy w takiej pozycji, żeby po prostu to powietrze pod wpływem grawitacji poszło do góry i wydostało się przez tą górną część, gdzie znajdują się otwory w tym bloku. Teraz kolejna ważna sprawa przed montażem tego radiatora z finami. Żeby zwrócić uwagę na to, jak będziemy go montować. Chodzi o tą szczelinę, która znajduje się w tym plastiku czarnym, żeby ona była równolegle do tego otworu, który znajduje się na bloku. Bo jeśli odwrócimy na przykład radiator o 90 stopni, to już to nie będzie działać tak jak trzeba. Także musimy zapamiętać, jak rozkręcaliśmy ten element i w
w takiej pozycji to montować, jak pierwotnie było. Jeśli chodzi o przykręcanie tych śrub, to warto jest zwrócić uwagę na to, żeby te śruby nie były przykręcone zbyt mocno, dlatego że może to doprowadzić do odkształcenia się tego radiatora i potem późniejszego wycieku cieczy, co doprowadzi do jakiegoś zwarcia w komputerze, no i problem jest gotowy. Przykręcamy do chwili wyczucia takiego wyraźnego oporu i potem jeszcze troszeczkę dociskamy i zostawiamy, i to powinno wystarczyć. Po przykręceniu wszystkiego do kupy teraz sprawdzam wzrokowo, czy gdzieś nie ma wycieków. Jeśli wszystko jest ok, no to oczywiście nadarza się okazja, żeby w tej chwili zdemontować wiatraki z chłodnicy i ją wyczyścić. Jak cały układ ma działać jak nowy, to na pewno nie pożałujemy. Przedłoży to się na wydajność komputera i poprawi jego funkcjonowanie. Cały układ został już wyczyszczony. Zrobiłem to na zewnątrz, używając sprężonego powietrza. Diody od wentylatorów postanowiłem zlikwidować, wsadziłem przewody od tych diod między wentylatory, zostawiłem tylko te, które zasilają. Widzę, że jest trochę tego powietrza jeszcze w tym bloku. Tutaj producent dopuszcza możliwość uzupełnienia tego płynu poprzez ten właśnie otwór, wystarczy to tylko odkręcić. Korek nie jest mocno zakręcony. Po zluzowaniu wystarczy delikatnie odkręcić go palcami. Na tyle, na ile mogłem, dolałem wody destylowanej do układu. Zrobiłem to tym razem strzykawką dla ułatwienia, ale jak widać nie dało się za dużo dodać tej wody, dlatego że już układ jakby z tej strony był pełny, pomimo tego, że dalej było tam dużo powietrza. Próby ponownego odpowietrzenia niestety nic już nie dały. Zdecydowałem, że całość podłączę do komputera i spróbuję odpowietrzyć podczas pracy pompy. Przed podłączeniem pompy wyjąłem procesor z gniazda, dlatego żeby się nie grzał bez potrzeby. Wy tak nie róbcie, to znaczy nie odsłaniajcie tego gniazda procesora, nie zostawiajcie go bez osłony, dlatego że wystarczy, że spadnie jakaś kropla wody lub coś innego i może dojść do poważnego uszkodzenia komputera. Po podłączeniu pompy widać, jak momentalnie zostaje odessana ciecz i powstaje jeszcze większa pustka powietrzna, którą będę musiał wypełnić. Teraz muszę Wam resztę opowiedzieć, dlatego że bateria w aparacie mi wysiadła i materiał, który miał znaleźć się w tym miejscu, nie nagrał się. Dlatego teraz, aby dodać brakującą wodę i odpowietrzyć pompę, należy całą czynność wykonać podczas gdy pompa pracuje. W tym celu pompę stawiam na stole, poza elektroniką komputera. Korek wlewu cieczy ma znajdować się na górze. Identycznie tak jak robiłem to podczas dolewania wody strzykawką. Gdy pompa pracuje, odkręcamy śrubokrętem delikatnie korek. Bez obaw, nic nie powinno się wylać. Wodę uzupełniam strzykawką do momentu zrównania się jej z poziomem obudowy, czyli blokiem. Zakręcam korek i można powiedzieć, że wszystko zostało wypełnione i odpowietrzone. Teraz należy wszystko wysuszyć i cały układ można z powrotem umieścić w komputerze. Tak jak widzicie, już pompa została podłączona. Teraz widać, jak to wszystko wygląda. Mam temperaturę 38 stopni na procesorze. Wcześniej była 75, już tutaj na dzień dobry. Prędkość procesora, czyli ta tutaj prędkość, która automatycznie się dostosowuje, w tej chwili jest nominalna. Wcześniej było to 700 MHz. To jest oczywiście stan komputera bez podkręcenia, czyli pamięć też jest na prędkościach nominalnych. I wszystko ładnie śmiga, temperaturka jest ok. No i zobaczymy. Pompa tutaj działa cały czas na pełnych obrotach, czyli te 2732. Akurat w tym przypadku nie ma możliwości zmiany prędkości obrotów pompy, co jest bardzo dobre, bo powiedzmy zmniejszymy obroty pompy, to automatycznie wzrasta temperatura procesora, bo przebieg wody jest po prostu mniejszy.
Także warto jest tą pompę już tyle, ile jej tam fabryka dała. Jeśli jest możliwość dostosowania prędkości, no to lepiej już ustawić ją na maksymalne obroty i wtedy będzie śmigać. No spróbuję jeszcze teraz to podkręcić ekstremalnie, no i zobaczymy, jakie wtedy będą temperatury. Oczywiście OC zrobię tutaj takie systemowe bardziej z BIOSa. I zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądać. No to już system się zrestartował i powrócił ponownie do BIOSa. Teraz widzimy, że po podkręceniu tego ekstremalnego BIOSowskiego overlockingu, no to widać, że temperatura nieznacznie podskoczyła. Jest teraz 39 stopni. Pamięć jest no, na maksymalnych obrotach. Procesor jest na 3 GHz. Z tym, że jak system się uruchomi, to ten procesor pewnie wejdzie na jakieś 4.2, podejrzewam, i będzie też pracował. No i trochę wyższa temperatura powinna być też na procesorze po uruchomieniu systemu. No i wszystko jest ok. No, moim zdaniem jest fajna sprawa. Udało mi się zregenerować ten cały układ I/O. Mam nadzieję, że jeszcze długo podziała. Będę testował. Jak coś, to pytajcie w komentarzach, czy jeszcze działa, czy się nie rozlało. No także zobaczę jeszcze, jak to wygląda na komputerze. Tutaj widać, że temperatura waha się między 41, 42, maksymalnie 45 stopni. No, częstotliwości, tak jak widać, teraz procesor pracuje z 4 GHz. Temperatura jest też, uważam, że optymalna, a dzięki temu dodatkowemu wiatrakowi, który znajduje się tutaj przy karcie graficznej, i temu aluminiowemu radiatorowi, udało mi się zbić temperaturę około 11 stopni na samej karcie graficznej. Oczywiście karta jest bez obciążenia tutaj, tak jak widać, pracuje 1-3% maksymalnie. Zobaczymy, jak to będzie podczas obciążenia. No ale mimo wszystko, już tak podsumowując cały ten film, uważam, że ten układ I/O jest taki przyjazny do tego, żeby można było go zregenerować we własnym zakresie i przyoszczędzić trochę kasy na ewentualny serwis. Także jeśli ten film Wam się podobał i był dla Was pomocny, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I może w przyszłości będą jeszcze podobne takie filmy. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę, cześć!